Dzień dobry, z tej strony Monika. Lecimy z kolejnym treningiem odchudzającym. Dzisiaj będzie tabata razy 5 i większość tabat będzie na dole. Lecimy z rozgrzewką, ramiona do tyłu. Hop, hop, krok dostawny. Do tyłu mocno łokcie. Do przodu to samo, hop i hop. Mocna praca, mocna praca. 4, 3, 2, 1. Otwieramy klatkę, zamykamy. Hop i hop. Wydech i wydech. Na boki. Góra, dół. Pięta po ślad, ręce jak do pajaca. Hop, hop. Jeszcze, jeszcze. Super, zostajemy w miejscu, pracujemy bioderkami. Powoli zbliżamy się do końca wyzwania. Mam nadzieję, że efekty już są zadowalające. Przed nami jeszcze 2 treningi. Druga strona. Zadecydowaliście, że skończymy w poniedziałek. Super. Unieś ręce i skręcamy klatkę. Do tyłu, hop, hop, nogi się nie ruszają. Świetnie, wymachy. Jedna noga na razie. Do góry. Wydech, wydech, hop, hop. I zamieniamy strony. Druga. Wydech. Wyciągnij wysoko, coraz wyżej. Dawaj, dawaj. Super, szeroko. I z nogi na nogę. Rozciągamy chwilę nogi. Dzisiaj trochę sobie skrócimy przerwy między ćwiczeniami, żeby zobaczyć, czy damy radę. Kto będzie potrzebował, to sobie wydłuży. Ja w każdym razie zostawiam 40 sekund. Super, zostaw chwilę na jednej stronie. I dawaj na drugą. Ręce na dół. Do środka, stopy do środka. I powoli się prostujesz. Lecimy, truchcik. Teraz spleć dłonie, rozgrzewamy nadgarstki. Jedna strona, teraz dawaj drugą. Super, wahadło. Na boki. Hop i hop. Miękko ląduj. Do treningu oczywiście standardowo. Mata jest potrzebna, szczególnie teraz, kiedy większość ćwiczeń będzie na dole. I woda do picia. 4, 3, 2, 1. Super, napij się wody. Zaczynamy za parę chwil. Zaczniemy sobie przyciąganiem kolana, zwykłe przyciąganie kolana w lekkim pochyleniu. 20 sekund pracujemy, 10 odpoczywamy. To jest tabata, robimy ją bardzo szybko, najszybciej jak jesteś w stanie. I okej, startujemy za 8 sekund.
Stajemy na jedną stronę, przyciągamy kolano, 20 sekund, 2, 1, lecisz. Hop, hop. I szybko, i szybko, z wydechem, wydech, wydech i wydech. Lekko się pochylasz, plecy proste, ręce uginamy, zaciskamy pięści, kolano przyciągaj prosto, przyciągaj prosto. 1-0. Dobrze, druga. Lecimy, druga, 5 sekund. Dla wzmocnienia bierzemy małe ciężarki, czas, start. I hop, i hop. Szybki wysiłek, krótki wysiłek i krótki odpoczynek. 20 sekund to jest naprawdę nic, a potrafi zrobić super efekty. Wyskok do przysiadu, krokodylek, nogi wyrzucamy i wracamy. Rękami hop, hop i wracasz, dłonie, przysiad, wyrzuć, wracasz, dłonie, hop. Hop, teraz pracuje całe ciało, dlatego tak się męczysz. Hop, hop, deska, trzymaj brzuch. Pięknie, skipce, pięty pośladki. Uwaga, trzymamy kolana blisko siebie, go. Blisko, prosta postawa. I góra, i góra. I za każdym razem pięta o pośladek. Przerwa. Powtarzamy. Kolanko, pochyl, ugnij i dawaj. I mocno. I szybko. I tempo. 5, 4, 3, 2 i 1. Druga. 4, 3, 2. Dawaj. Działasz. Wybrałam w miarę proste ćwiczenia do tej tabaty. I tak jak mówię, większość będzie na dole. To co, niektórzy powinni być zadowoleni? Jeszcze, jeszcze. Dobrze. Wyskok. Ręce idą. 3, 2, głęboki przysiad. Hop. Głęboki przysiad. Szeroko. Nogi lądują. Szeroko. I dawaj, dawaj. Dawaj, idą ręce, 5 sekund. Ostatnie. Dobrze. I ostatnie ćwiczenie. Pięty pośladki. 2, 1 i go. Ręce się nie ruszają, tylko stopy. But do pupy. Hop, hop. Hop, hop. I staraj się mieć prostą linię. Nie podnosić kolan, a właśnie, żeby one leciały do tyłu. Przerwa. Na dół. I zrobimy sobie pompkę w desce, czyli plank push-up. Zaczynamy z prostych rąk. I podpór na łokciach i się prostujemy. I dawaj teraz, połóż się już na matę, 8 sekund do startu, popraw sylwetkę, łopatki ściągnij, wyprostuj nogi. I teraz czas, start na łokcie i wyprost, na łokcie i wyprost. I dawaj, dawaj, jak ciężko, to możesz sobie trochę rozstawić nogi, odrobinę. Powinno ci to ułatwić ćwiczenie, łapać lepiej równowagę.
zostajemy po porze na łokciach i tylko podnosisz nogę piętą do sufitu. Czas i start, hop. Trzymasz sekundę w górze i wracasz. Sekunda, aż poczujesz napięcie pośladka i odkładasz. Napięcie pośladka i dół. Pięta do sufitu i wracasz. Staraj się przy tym jak najmniej ruszać ciałem, tylko sama noga. Dobrze. Pompka z leżenia i dodaj do tego podniesienie klatki. Uwaga, połóż, góra, hop i do góry. Połóż, góra, klatka, hop i do góry. Dobrze. Jakbyś pływała, połóż, odklej klatkę, odklej ręce i do góry. Ostatni. Pięknie. Superman. Kładziemy się i szybko ręce, szybko nogi. Start, hop. Pracują. Nogi do góry. Klatka do góry. Płyniesz górą, płyniesz klatką. Brzuch leży na macie, a nogi w powietrzu i ręce w powietrzu. Ostatnia sekunda. Dobrze. I wracamy. Deska push-up. Uwaga. Proste nogi. Start. Na łokcie i wyprostuj. Na łokcie i drugą. Zaczynaj raz jedną ręką, a raz drugą. Łokcie i wyprost. Do deski. Super. Dwa. Jeden. I zero. Brawo. Na łokcie i do góry, pięta do sufitu, czas i start. Trzymaj deskę, góra, sekunda, góra i w dół, góra i do dołu, hop i wydech, hop i wydech. Świetnie, trzymaj, trzymaj, hop, góra, pięknie, dwa, jeden, zero, super. Kładziemy się i z leżenia do góry deska. Pamiętaj o klatce w górze. Pływanie. Hop, hop i góra. Hop. Głowa przed siebie patrzy, jak klatka płynie, jak ręce płyną, a pompka, głowa w dół. Świetnie. I płyniemy. Płyniemy całym ciałem. Góra, klatka, nogi. 3, 2, 1 i start. Hop, 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 hop. I z wydechem klatka do góry i wracasz. Do góry i wracasz. 4, 3, 2, 1 i 0. Świetnie. Przerwa. Kolejna seria będzie znowu w górze. Dwie ostatnie już będą na dole. Tak sobie trochę zamieniamy. Ręce, nogi, brzuch. W każdej serii mniej więcej co innego. Przysiad i wyskok. Czyli przysiad i wyskok. Jeden po drugim. Sam przysiad, a potem wyskok. Czas. Start. Góra. Wyskocz. Hop. I wyskocz. Łokcie do tyłu. I z wyskokiem łokcie lecą do tyłu. Ciężar. Napięty. Przysiadzie. Super. Przysiad i krokodylek. Na przemian. Zamiast wyskoku krokodylek. Uwaga. Go. Hop. Dół. Hop. Góra. Przysiad. Krokodylek. Wyrzuć szybko nogi i szybko wróć. Trzy. Dwa. Jeden. Zero. Skip
Uwaga! Lecimy! Góra kolanka! Hop, hop! Wyżej, wyżej! Dawaj, dawaj! Już tyle treningów za tobą, że powinnaś robić to z łatwością i tak jest, ale wydaje ci się, że nie masz siły. To tylko jest w twojej głowie. Uwierz, że dasz wszystko radę. Uwaga, pajace. Zwykły pajac. Dasz radę zrobić ćwiczenie bardzo szybko. Z wysokim tempem. Trzeba tylko spróbować i się przekonać. Przysiad, wyskok. 3, 2, lecimy. Szeroko nogi, trochę szerzej, będzie bezpieczniej. Osiem. Jeden. Przysiad krokodylek. Powiem ci, że te obciążniki to był dobry pomysł. Krokodylek. Przysiad. Hop. Bo w końcu mocniej pracują ręce. Super. Ostatnie. Dobrze. Dawaj, skip A. Kolanka. Kolanka. 2, 1. Góra nogi, góra nogi. Na macie zdecydowanie lepiej się skacze, bo jest miękko. Jest to bezpieczniejsze dla kolan, więc jedna z podstawowych rzeczy to posiadanie maty przy treningu. Uwaga, pajac i przerwa. Dobra mata to podstawa. Ta jest dosyć gruba i fajnie się na niej ćwiczy, bo jest bardzo miękka i dobrze amortyzuje. Link do maty oczywiście w opisie filmu. Przerwa! Lecimy na dół i będzie teraz brzuch. Zaczniemy sobie z scyzorykami. Czyli jednocześnie przyciągamy ręce, przyciągamy nogi, unosimy klatkę. I startujemy za 8 sekund. Uwaga, połóż się, nogi w górze, ręce w górze. Czas, start, hop, hop. I nogi, nie odkładaj ich na samą ziemię. Zostaw je tak 45 stopni, żeby się te lędźwie tutaj nie odkleiły. 4, 3, 2, 1, 0. Nogi zostawiamy w górze ugięte. Kładziemy się, dłonie za uszami. I teraz podnieś klatkę, ręce wzdłuż ciała i pulsujesz, go. I już nie kładziesz klatki. Teraz jeszcze 15 sekund w górze puls. Ręce jakbyś chlapała w wodę. Jak ja to wcześniej mówiłam, jakbyś robiła pijanę w wannie. Super. Do siadu. Odkręcamy się. Znaczy odchylamy się do tyłu i skręcamy. Nogi w górze, ręce unieś i hop. Skręty, skręty. Hop. Przenosisz ciężar z jednej na drugą. Wygodniej jest, kiedy masz coś w ręku i sobie możesz to przekładać. Przełóż z jednej na drugą. Hop, hop. Pracują skosy. 1, 0. I teraz w tej samej pozycji zostajemy i robimy klask
noga wyprost, druga ugięta, klask. Hop, hop, hop. 15 sekund. Odchyl się lekko do tyłu. I łapiemy równowagę. Dodajemy pracę nogami. Hop, hop. 5 sekund. 2, 1, 0 i znowu od początku scyzoryki. Góra klatka, góra nogi. Czas, lecisz. Hop, hop, dotknij nóg. Hop. Wdech i wydech jak w górze kończyny. W górze wydech. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nogi ugięte, ręce wzdłuż ciała, klatka w górze. Czas, start. W wysokim napięciu klatka, brzuch w wysokim napięciu, czyli jak najwyżej teraz masz podniesioną klatkę. Jak najwyżej, aż brzuch zaboli i wtedy masz pracować rękami, dodać do tego ręce. 3, 2, 1, 0. O, pięknie. Do siadu, skręty tułowia. 3, 2, 1, nogi w górze, start. Hop, 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 hop. Skręty, skręty. Dotknij podłogi. Jeżeli chcesz mieć jakiś cel, żeby zrobić ten skręt, to przełóż ręce na jedną, na drugą. Hop, hop. 3, 2, 1, 0 i klaski. Dodajemy klaski. 3, 2 i dawaj 5 minut ćwiczeń do końca. Hop, hop. Rowerek. Prostuj, przyciągnij, prostuj. Hop, hop. Dawaj, dawaj. 8, 4, 3, 2, 1, 0. O, super. I ostatnia seria będzie w podporze. W podporze bokiem zrobimy sobie fajne wykopy. Intensywne ćwiczenie. W podporze bokiem na kolanie. Biodra dół i do góry. Wykop do góry nogą. 15 sekund do startu. Na razie na jedną, potem zamieniamy. I dawaj. Lecisz, łokieć pod barkiem, na kolanie. I uwaga, hop. Wykop, dół. Wykop, dół. Biodra, góra i dół. Hop, noga. Wydech. Wydech. Wydech, dobrze. 5. Ostatnie. Deska bok, nogi proste i biodra góra dół. Stopa albo na stopie, albo przed stopą. Góra dół, ta sama strona. Jeszcze 10. 8. Wiem, że ciężko. Wiem. 3, 2, 1, 0. No niestety czasem bywa ciężko, ale inaczej nie byłoby progresu. Dawaj, kopniak, hop, kopniak, hop. Bo z czasem to, co jest ciężkie, robi się łatwe. Jak to często powtarzamy, ćwiczymy, mięśnie się wzmacniają i już ćwiczenie nie stanowi dla nas żadnego wyzwania. Super. Stopa na stopie albo przed i biodra dół, góra. Hop, hop. Skupiamy się na pracy bioder. Wydech, góra. Jeszcze, jeszcze 4, 3, 2, 1. Super. I znowu to samo. Druga. Dawaj. Po
kolanko. Lecisz. Lecisz. Nie ma przebacz. Zaraz kończymy. Niecałe 2 minuty nam zostały ćwiczeń. Wydech. Wydech. 1 sekunda. Dobrze. Nogi. Upewnij się, że jesteś w linii prostej. I wtedy dopiero podnosisz się i pulsujesz. I wydech. Do góry. Pięknie, pięknie. Mocny brzuch. Do góry. Dawaj. A potem będziemy się chwalić metamorfozami naszymi na grupie. 1. Super. 2. I ostatni bok. Ostatnie ćwiczenie. Uwaga. Dół, góra. Lecisz. Lecisz. Tak jest. Do góry. Kopniak. Kopniak. Odłóż. Kopniak. Super. Noga mocno pracuje. Noga boli. 3, 2, 1. Świetnie. I podpór. 3, 2. I dawaj. Na brzuch. Ćwiczenie. Ostatnie. Na brzuch. Mocny brzuch. Piękny brzuch. Nie kładź na ziemi. Do góry po prostu. Nad ziemią ląduje. I do góry. I do góry. Tak jest. Ostatnie sekundy. 3, 2, 1. I 0. Brawo. Super. Połóż się na plecy. I wyciągnij ręce daleko za głowę i wyciągnij daleko nogi. Przyciągnij jedną nogę do siebie. Chwyć pod kolanem, czy tam na wysokości uda, na łydki, wysokości jak wolisz. Przyciągnij do siebie nogę. Druga leży sobie wygodnie, odpoczywa. Tutaj przyciągasz, rozciągamy uda. Super. I teraz tą samą nogę uginamy w kolanie i kładziemy ją na podłogę. Klatkę przekręcamy w drugą stronę. Super. I ta sama noga teraz ląduje stopą na udonogi drugiej i chwyć pod udem drugiej nogi i przyciągnij do siebie. Teraz bardziej pracuje pośladek. Super. I to samo na drugą. Przyciągnij drugą prostą. Do siebie. Ugnij nogę w kolanie. Dociśnij do podłogi. Klatka i głowa w drugą stronę. Super. I zakładamy stopę na udo. Przyciągamy udo do siebie. Super. Przechodzimy teraz kołyską do siadu. Przełóż. Teraz przekręć się w drugą stronę, połóż brzuch na podłodze, biodra na podłodze, głowa do góry. Połóż klatkę, stopy do pośladków.
3, 2, 1. Super. I powoli się wyprostuj. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się miło ćwiczyło. Napisz w komentarzu, jakie wrażenia. Kolejny trening pojutrze. Do zobaczenia.